Porsche Macayena, Lambo ma Urusa, Rolls-Royce ma Cullinana, a Bentley ma Bentayga. Od niedawna Aston też ma swojego super SUV-a, nazywa się DBX. I tak się składa, że jedna sztuka przyjechała z Walii, z najnowszej fabryki Astona, prosto do Warszawy. Jadę go zobaczyć. Widzimy się na miejscu. Oto i on, najnowszy Aston Martin DBX, który, uwaga, produkowany jest w Walii. No i teraz powiedzmy to sobie szczerze, to jest najważniejsze auto w dziejach współczesnych Aston Martina. Dlaczego? No dlatego, że to jest samochód, który ma przyciągnąć nowych klientów, a starych namówić do tego, żeby nie kupowali już Cayenów, Urusów, Bentaygi, tylko kupili SUV-a od Aston Martina. Samochód praktyczny, tak jak widzicie, dosyć duży, jeżeli chodzi o długość, bo ma ponad 5 metrów długości, natomiast wydaje się na żywo całkiem kompaktowy. Ja jestem miło zaskoczony, bo jak pierwszy raz go zobaczyłem, to przynajmniej tutaj z przodu, ze skosu, bardziej przypominał mi Macana aniżeli Cayena rozmiarami. Natomiast wiem już, że na drodze będzie mniej więcej zajmował tyle miejsca, co Cayenne Turbo, który jest jego bezpośrednią konkurencją. No i teraz obejrzyjmy sobie ten samochód dookoła, który waży bagatela 2250 kg, czyli mniej więcej tyle, co auta w tej klasie. Z przodu silnik V8, o którym jeszcze opowiem więcej. AMG na ten moment jedyna montowana tutaj jednostka. Ale skupmy się na stylistyce. Zobaczmy, jak to auto wygląda. No, pierwsza rzecz, po której zawsze poznamy Astona, to jest ten przedni, wielki w tym przypadku grill, większy nawet niż w Astonie 177. Fajnie też, bo tutaj z boku mamy funkcjonalne wloty powietrza, dookoła których zapala się światełko, tędy wylatuje powietrze, wylatuje dookoła, chłodzi nam te ogromne tarcze hamulcowe, które zaraz Wam pokażę, i wylatuje tutaj z boku, także samochód ciekawie rozwiązany aerodynamicznie. Oczywiście klamki też płaskie, tak jak to w przypadku Astona ma zawsze miejsce. Na masce dwa dosyć duże, podwójne wyloty. No, myślę, że zdjęcia i filmy nie oddają tego, jak ładnie to auto wygląda na żywo. No nie jest jakieś bardzo agresywne, ale jest z pewnością eleganckie. Dobra, chodźmy dalej. Koła. Standardowo dostaniecie 22-calowe koła, dużo też lepiej na żywo wyglądające niż na wszystkich fotkach. Tarcza hamulcowa z przodu ponad 40 cm stalowa. Tutaj nie ma ceramiki nawet w opcjach, natomiast zacisk hamulcowy ogromny, sześciotłoczkowe hamulce. Ładnie też stylistycznie dobrane lusterka i zobaczcie, ciekawostka, słupek B wykonany ze szkła, także tutaj mamy wszędzie szkło i na zewnątrz nie widać żadnych uszczelek, udało im się ukryć je w drzwiach, także fajnie to wyszło stylistycznie. Idziemy bliżej ku tyłowi, lotka na dachu z takimi dwoma charakterystycznymi wylotami, dziurami, to tędy będzie leciało powietrze, co tak naprawdę spowodowało, że nie potrzebowali montować do DBX-a tylnej wycieraczki, bo woda ma po prostu spływać sama i powietrze, które wyleci tutaj, będzie nam się opierało o ten charakterystyczny ducktail, który nawiązuje, oczywiście to widać od razu, do Aston Martina Vantage, do sportowego auta, też napędzanego V8, dokładnie taką jak w tym samochodzie, choć troszkę słabszą i bez dezaktywacji cylindrów. Także tutaj mamy ducktail, mamy światło, które się świeci na całej długości samochodu, mamy dość duży bagażnik, który zaraz Wam pokażę, i rury wydechowe pokryte w tym przypadku końcówki karbonem. Bardzo ładnie, bardzo estetycznie to wygląda na żywo. Tutaj jeszcze elementy stylistyczne, więc tak się nam to auto prezentuje z zewnątrz. Jest niższe niż myślałem, ma 168 cm wysokości, oczywiście w zależności od tego, jak ustawicie sobie aktywne zawieszenie. No, myślę, że żeby w pełni je docenić, trzeba je po prostu obejrzeć na żywo. Rzućmy sobie jeszcze okiem, co tam słychać pod maską w DBX-ie. O,
Proszę bardzo, nam się tutaj ładnie zdalnie otworzyła. No i zobaczcie na to. Silnik oczywiście znany ze stajni AMG. 4 litry pojemności V8, tam widać ten napis pod rozpórką, na dwóch turbinach. Silnik, który znacie z Vantage'a, czy z DB11 V8, czy po prostu z Mercedesów AMG. Także produkowany nie w Walii, a w Niemczech. Mamy tutaj 550 koni przy 6500 obrotów i 700 Nm od 2200. Bardzo mnie cieszy osobiście, że Aston nie poszedł w jakąś dziką walkę o cyferki, bo to, co tutaj mamy, w zupełności wystarcza, żeby ten samochód przyspieszał 4,5 sekundy do 100 km na godzinę i rozpędzał się do ponad 290 km na godzinę. Silnik zespolony jest z 9-biegową automatyczną skrzynią, która normalnie w Astonach jest montowana z tyłu samochodu. W tym przypadku skrzynia znajduje się też z przodu i przekazuje napęd na wszystkie 4 koła. Drzwi otwieramy w sposób klasyczny dla wszystkich modeli Astona, na zasadzie shake hands. Proszę bardzo, łapiemy za klamkę w ten sposób. No i tutaj od razu zwrócę Waszą uwagę, bo to jest coś takiego, co bardzo mi się podoba we wszystkich autach. Już nie mówię, że w SUV-ach, ale drzwi otwierają się bez ramek. Tak samo z tyłu. No i w środku masa skóry na dole. Dużo alkantary na górze. Ogromne okno dachowe, które najbardziej docenią pasażerowie tylnej ławki. No i zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie wykończone. Szwy, jakość tego wnętrza robi ogromne wrażenie. Powiem szczerze, chyba największe, jeżeli chodzi o współczesne Astony. Miałem okazję siedzieć w kilkoma pojeździć. Tutaj widać, że jakość tego wykończenia jest naprawdę świetna. Przepięknie obszyta deska rozdzielcza skórą. Bardzo ładna kierownica w dwóch kolorach, też z fajnymi jakościowo guzikami. Wsiądę sobie, pozwolicie. I przede wszystkim teraz nawet, jak już wsiadłem do środka, od razu podoba mi się pozycja za kierownicą, bo nie siedzi się wysoko, tylko dosyć nisko. Jestem fajnie wpasowany w ten fotel, który notabene jest dobrze wyprofilowany i tak naprawdę powinienem się przesunąć jeszcze nieco bliżej, żeby osiągnąć swoją pozycję za kierownicą i zobaczymy, ile wtedy będzie miejsca dosłownie za mną. No ale skupmy się jeszcze tutaj trochę na desce rozdzielczej, na tym, co tu widać z przodu, na liczniku 330 km na godzinę. Wielkie, zimne łopatki z prawej i z lewej strony, zobaczcie, przymocowane do kolumny kierownicy, nie bezpośrednio do kierownicy, co też jest fajne. Nie wiem, czy akurat w DBX-em będzie się jeździło najfajniej na łopatkach, czy po prostu na drive'ie. Przypuszczam, że większość osób będzie jeździć na drive'ie. No i typowo stanowe rozwiązanie, start-stop na środku guzikiem, no i obsługa skrzyni biegów guzikami. Zastanawiacie się pewnie, co to są te kropeczki tutaj na górze. No Aston uznał, że nie będzie eksponował głośników ani nawiewów powietrza, tylko to wszystko będzie obszyte skórą. I tak samo jest w drzwiach. I szczerze powiem, akurat w tego typu aucie mi się to podoba. Centralnie ogromny wyświetlacz, drugi wyświetlacz, bo pierwszy nam wyświetla obroty i prędkość. To jest duży wyświetlacz, system zapożyczony prawdopodobnie z Mercedesa, bo tu widać elementy z Mercedesa. No to, natomiast mamy tutaj przy okazji guziki od kilku trybów jazdy, drogowych i offroadowych. No i tutaj taka ciekawostka, to jeszcze jak wyjdę, to Wam powiem, jeżeli chodzi o zawieszenie, ono się maksymalnie od maksymalnie opuszczonego do maksymalnie podnoszonego ma zakres aż ponad 9 cm. Mamy nawet Hill Descent Control. Pytanie, kto pojedzie Astonem w teren? Myślę, że mało kto. Tutaj pod tym centralnym tunelem, teraz dopiero to widzę, jest ogromna półka. To jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni. Można tutaj zmieścić jakąś torbę. Można sobie spokojnie położyć telefon. No, środowisko pracy kierowcy, powiem Wam szczerze, imponujące. Ja uwielbiam Alcantarę. Pewnie ja bym wykończył to wnętrze w karbonie, chociaż tutaj do tego koloru skóry faktycznie te drewniane elementy, których wcześniej w Astonach nie widziałem, tutaj bardzo fajnie pasują. No ale dobra, chodźmy do tyłu. Moi drodzy, przede wszystkim drzwi, które otwierają się bez ramek, również z tyłu naturalnie. Natomiast ja teraz siedzę za sobą. Przypominam, mam 187 cm wzrostu. Zobaczcie,
jak dużo mam miejsca na nogi. Aston się bardzo szczyci tym, że te nogi, że stopy można sobie schować dosłownie pod fotel. I wierzcie mi, to robi naprawdę różnicę, jeżeli chodzi o miejsce na głowę, nad głową. Też jest go bardzo dużo. Poza tym mam przepiękny widok na standardowy w tym przypadku szklany dach. Nie mam pojęcia o jakiej powierzchni, ale jest ogromny. No i wszystko tutaj na górze pięknie wykończone w alkantarze. Pod tym kątem bomba. Rzućmy jeszcze okiem na bagażnik. Wiadomo, w przypadku SUV-ów to też jest istotna sprawa. Jak wygląda bagażnik DBX-a? Ha, zobaczcie, tutaj mamy akurat taki secik bagażowy, dwie duże walizki, dwie mniejsze, kabinówki przypuszczam i dwie duże torby. Bagażnik jest spory, bo mamy tutaj ponad 630 litrów powierzchni bagażowej. No ten samochód oprócz tego, że ma być prawdziwym, świetnie jeżdżącym Astonem, ma być jeszcze naturalnie praktyczny, więc tak to wygląda. Mimo tego, że zarówno silnik jest z przodu zamontowany, jak i skrzynia, to podział masy bliski 50/50, bo mamy 54% masy z przodu, 46% masy z tyłu. I zapomniałem dodać jeszcze bardzo fajna rzecz. Jest system, który niweluje przechyły w zakrętach. Podobno DBX ma się przechylać w zakrętach, mimo że jest SUV-em mniej od Vantage'a. No jestem bardzo ciekaw, jak to działa. Oczywiście zawias Bilsteina, powietrzny, regulowany, tak jak wspomniałem, 9 cm od najniższego położenia, które ma ułatwiać wsiadanie, do najwyższego, z którego być może kiedyś ktoś skorzysta podczas offroadu. Nie wiem, to się okaże. A ile trzeba będzie zapłacić za najnowszego DBX-a, za pierwszego SUV-a wśród Astonów? Cennik zaczyna się od 239 tysięcy euro, natomiast prawdopodobnie po dospecyfikowaniu aut wyjdziecie autem za około 300 tysięcy euro brutto. Pierwsze auta, pierwsze dostawy powinny pojawić się we wrześniu 2020 roku. Podsumowując, wyobraźcie sobie, że James Bond ma wreszcie stałą partnerkę, ma dwójkę dzieci i wtedy prawdopodobnie kończy się seria o Bondzie, bo to trochę traci sens, ale myślę, że żona Bonda mogłaby jeździć spokojnie takim DBX-em. Niemniej, dziękuję bardzo, że obejrzeliście. Jestem ciekaw, jak Wam się podoba to auto. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem dziękuję Wam uprzejmie. Widzimy się przy jakimś kolejnym nietuzinkowym samochodzie. Dobranoc, hej.